Siema wszystkim, mamy przeciek nowych misji, ponieważ jeszcze nowych misji nie ma, będą prawdopodobnie około 12, 16, 14, nie wiadomo. Będą dzisiaj i pozwoliłem sobie to nagrać z Fortnite Polska, ponieważ mam drugą dla was informację, ale to za chwilę. O, już widać reklamy mojego krzesła. 600, fajnie. Film z tego krzesła, który mam tutaj, jest już w przygotowaniu, będzie prawdopodobnie jeszcze dzisiaj wieczorem albo jutro. Więc czekajcie, jeżeli was to interesuje. I teraz tak, mamy tak. Darmowe wyzwania to jest zadaj obrażenia przeciwnikom w jednym meczu 500. Łatwe wyzwanie, wystarczy zadać 500 obrażeń. Możecie strzelać w powalonych i nie w powalonych. Normalnie możecie strzelać do przeciwników. Użyj panelu skokowego, banalne. Podążaj mapą znalezioną na spawalni, w spawalni spuczek. Banalne, pokażę wam zaraz, gdzie jest gwiazdka. Przeszukaj skrzynię na zgubnych ziemiach, proste. Wystrzel pingwina w różnych lokalizacjach, zaraz wam pokażę lokalizację. Zlikwiduj wrogów na widmowych wzgórzach, łatwe. Likwidację z broni wybuchowej. I to jest dosyć trudne, bo czasami nie ma RPG-ów, nie ma granatów, nie ma granatnika i tak dalej, ale to z czasem się zrobi, więc to też jest banalne. I to wystarczy powalić przeciwnika, dobić z RPG-a albo zabić z RPG-a. Nie jest to trudna misja. Mapkę mamy tutaj. Bardzo łatwa mapka. I teraz tak, dlaczego na stronie to pokazuję, a nie obrabiam? Ponieważ mamy nerfy na bronię. Bonusowa celność SMG i kompaktowego pistoletu maszynowego zmniejszona z 35 do 15%. Obrażenia SMG zmniejszone z 19, 20, 21 do 17, 19, 18, 19. To jest dużo. Te nerfy są duże, naprawdę. Po 2 to jest naprawdę dużo. Zobaczycie w grze. Obrażenia kompaktowego pistoletu maszynowego zmniejszone z 23, 24 na 21, 22. To też jest dużo. Częstotliwość strzału SMG zmniejszona z 13 do 12. Mniejsze obrażenia wraz z odległością dla SMG kompaktowego pistoletu maszynowego i SMG z tumikiem, czyli to jest ten nowy SMG, ten to z tumikiem stare. Zasięg zmniejszony. Jaka to jest odległość, zobaczycie w grze. Z 2400 na 2000, no i tutaj macie z 3,5 na 3, z 5 na 4000. To są jednostki w grze odległości. Procent obniżony z 180-65 na 170-40. To jest dużo, bardzo dużo. Na najwyższą odległość bijemy aż o 25% obrażeń mniej. Obniżono lekko częstotliwość wypadania rzadkich SMG i kompaktowego pistoletu maszynowego. Czyli to też jest dużo. Dobrze. Dobrze, że to zrobili, ponieważ to są zbyt OP bronie, naprawdę. Teraz granie TK... tego nowego, bo ten pistolet maszynowy jeszcze jest, znaczy ten tek maszynowy jeszcze jest taki, jaki był, ale ten nowy jest mega OP i P90 jest strasznie, ale to strasznie mocne, więc super, że to zrobili, macie reklamy krzesełka, fajnie. Nie są takie drogie te ceny. 600, dobra, przejdźmy do misji. Pokażę wam gwiazdkę i pokażę wam te pingwiny. Jak widzieliście na mapce, nasza sekretna gwiazdka znajduje się gdzieś w tym miejscu. Tutaj na tej górce koło Fatal Fieldsów. I gdzieś w tym miejscu trzeba jej szukać. Będzie chyba tutaj gdzieś na tej ziemi. Możliwe, że w tym miejscu, możliwe, że gdzieś tutaj będzie rozlokowana. Łatwa misja, bardzo łatwa mapka, nie jest jakaś mega ciężka do zrozumienia. Więc szukajcie tutaj gwiazdki. I co, lecimy dalej. Okej, o co chodzi z tymi pingwinami? Nie do końca ma pingwiny. Mamy takie urządzenia na mapie. Zaraz wam pokażę lokalizację wszystkich 5. Wystarczy je użyć. I wypada z nich taki dysk. Ten dysk można zestrzelić, dostaje się punkty. I patrzcie, teraz tak. On cały czas działa, jeżeli zestrzelimy. I chodzi chyba o kaczkę. Chodzi chyba o kaczkę, co? Wydaje mi się, że chodzi o kaczkę, ale spróbujmy jeszcze raz. Może jakiś pingwin wyleci zaraz. Teraz kaczka. Dobra, jest zbita. Aha, dobra, czyli chodzi o kaczkę. Wystarczy zbić kaczkę i mamy misję zaliczoną.
Tylko trzeba 5 lokalizacji znaleźć. Zaraz wam pokażę resztę. Okej, okay, kolejne urządzenie jest w tym miejscu, czyli tutaj niedaleko Flash Factory. Dokładnie tutaj. Tu jest krzesło. Tu jest ta mała taka wioska, gdzie możemy sobie zlutować nawet czasami dobre itemki. Więc tu mamy drugie miejsce. I pamiętajcie, tak jak wcześniej, odpalamy i zbijamy kaczkę. Kolejne miejsce właściwie jest tutaj, niedaleko przyjemnego parku. Mamy je dokładnie w tym miejscu. Lecimy po kolejne. Okej, czwarte miejsce jest niedaleko naszych dawnych akrów anarchii, czyli teraz pola golfowego. Jest dokładnie w tym miejscu. I tak jak zawsze, używamy i strzelamy do tego, co leci. Tak, żeby kaczkę zestrzelić. Ostatnim już miejscem jest miejsce koło Loot Lake'a, tutaj na tej górce. Tutaj zazwyczaj respi się skrzynka, dlatego jak będziecie latać tutaj na początek gry, to polecam lecieć na tą skrzynkę, potem sobie wyklikać tych ludzi, którzy będą tutaj, potem tych ludzi, którzy będą tutaj, potem tych ludzi, którzy będą tutaj, potem wyklikać wszystkich ludzi i dopiero strzelać. Ale jeżeli chcecie zrobić to na easy, to po prostu przyjdźcie tutaj później. Idźcie gdzieś dalej, nie wiem, na tomato na przykład, pobijcie się tam, zlutujcie sobie, pójdźcie sobie na to miejsce, potem na to. Tak, żeby nie latać tutaj od razu, jeżeli macie problem z zabijaniem ludzi, ponieważ no wszyscy tu będą latać. I kto pierwszy zdobędzie broń, ten wygrywa. Oj, nie trafiłem! Dobra, ze sztucerka. Dobra, jestem totalnym zerem z rana. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, easy. 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 I kaczucha. A nie da się jej podbić. Easy. O nie, to już nie było easy. 6 punktów. Chyba będziemy na Playgroundzie robić kto więcej, co? Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tych misjach, czy są łatwe dla was, czy trudne, czy trzeba wam pomóc w jakiejś. Dajcie znać jeszcze w komentarzu odnośnie, co sądzicie o nerfach broni SMG i P90. No i chyba będzie tyle. Czekajcie na odcinek z krzesła, bo w końcu już będzie. Wiem, że długo na to czekacie, ale musiałem naprawdę jakoś przygotować ten odcinek, więc mi się wydaje, że będzie sztos. Dobra, widzimy się na streamie i w następnych odcinkach. Zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Cześć.